Dobra, lecimy z takim teścikiem Samsunga J5 jako kamerki internetowej podłączonej do OBS-a z aplikacją IVCam. Zobaczymy sobie, jak Samsung J5 sobie radzi z autofokusem i tak dalej. Rozdzielczość 1920x1080 ustawiona. Taką maksymalną rozdzielczość ten telefon obsłuży w 30 fipsach. Połączenie jest po Wi-Fi, nie po USB zaznaczam, po Wi-Fi, więc mogą występować lagi. Także miejcie to na uwadze. No i lecimy najpierw z pudełeczkiem, na którym są jakieś napisy. Oświetlenie to jest żarówka 6000 chyba 500K. Odległość jakieś, nie wiem, 10 cm. Z 8-7 cm. Teraz jest około 5 cm. Widać, że już poniżej 5 już nie ostrzy. Poniżej 5 cm już nie ostrzy, także myślę, że taka maksymalne zbliżenie to jest 5 cm w przypadku Samsunga J5. Powiem wam, że obraz nawet ustawiono oczywiście FiVCam na medium jakość, bo są trzy do wyboru: low, medium i high. Jak na razie sobie jakoś tam radzi. Zobaczmy sobie teraz jakąś, nie wiem, płytkę od telefonu. Jakbym chciał pokazać za pomocą Samsunga. No, zaostrzył. Tu już nie chcę za bardzo ostrzyć. Damy na białe tło. Zaostrzył. Odległość jest jakaś, no, około 6-5 cm, coś koło tego powiedzmy. Tak więc tak wygląda. Ale lagi są duże, no. Po Wi-Fi. Procesor mam obciążony na 22%. Ale powiedzmy, że jakoś sobie tam radzi. Nie jest najgorzej z tego, co miałem. Zawsze zauważyłem jedną rzecz, że jeżeli chodzi o takie testy, bardzo ważną rzeczą jest autofokus. Dobry autofokus, wiecie? No, nawet sobie radzi, nie powiem. Nie ma tragedii. To jest oczywiście po Wi-Fi. Można pokazać co nieco, jak to wygląda. Tragedii nie ma. A teraz sobie zobaczmy. Taki motyw, że ja sobie troszeczkę jakby zrobię zooma na tym IV-kamie. Ok, minimalny zoom. Zobaczymy, jak sobie teraz będzie autofokus radził. Nawet to widać. Ciekawe jest to, że być może z tym minimalnym zoomem autofokus sobie inaczej radzi. A jak na razie jest ok. Zobaczmy sobie napis. Nawet ładnie sobie daje rady, powiem wam szczerze. Najbardziej to widać właśnie na takich napisach fajnie. Tą ostrość, nie? No, jest nieźle. Myślałem, że będzie gorzej.
Patrzcie się na tym zoomie, jak teraz fajnie to widać. Oczywiście nie można przesadzić, ja sobie jeszcze spróbuję powiększyć tego zooma. Aj, chyba już przesadziłem. Zobaczymy, jak będzie na tym zoomie. Teraz dam gdzieś taką odległość. No, teraz chyba widać najbardziej wszystko. Można kombinować. Można sobie tak wyregulować z tym zoomem, że to lepiej widać nawet. Zobaczmy sobie jeszcze tą płytkę. Gdyby tak sobie leżała w jednym miejscu, byłoby spoko nawet. Także to jest obraz Samsunga J5. Dajcie znać w komentarzu, co w ogóle o tym sądzicie, jak to u was ten odbiór wygląda. Ta płyta już jest tak zdezelowana. To była Nokia, którą dostałem z pewnego sklepu kiedyś komputerowego, gdzie gościu miał uszkodzone różne płyty. Tam mieli swój serwis. Dobra, ja sobie jeszcze teraz pomniejszę. Nie, już nie będę Aha, zmniejszyć się. W ogóle zobaczmy, jak działa zoom. No, dosyć spory, nie powiem. Teraz tutaj umieszczę tą płytkę. Oczywiście im większy zoom, tym bardziej obraz. Tu już na maksa jest zoom. Czyli zawęża nam się pole widzenia do mniej więcej takiej płytki od Nokii. A teraz sobie zmniejszymy. To jest na minimum. Także ja bym sobie gdzieś nawet dał. No trochę za dużo. Gdzieś tyle. Spoko, spoko kadr. Można by wtedy lepiej. Tak, najważniejsze jest ostrzenie. Dosyć blisko też trzymam, za blisko nawet trzymałem, bo to na zoomie to. Ale powiedzmy, że gdzieś tak, no te 10 centymetrów, poniżej 10, tak minimalnie, to jest właśnie ta jakość, co teraz. Żeby tak pokazać płytkę, myślę, że to wystarczy. Nie jest to w 4K, co prawda. No to już mi złapał tutaj, widzicie, ostrość na te 7000. Nie wiem, jaki on ma pomiar tutaj tego autofokusu, czy punktowy, czy matrycowy. Tego nie można ustawić w aplikacji, a natomiast w aparacie możemy ustawić pomiar. Trzy chyba są pomiary. Matrycowy, punktowy i jeszcze jakiś tam jeden. Ale generalnie, załóżmy, że chciałbym coś tak sobie nagrywać, pokazywać. Ok, to jest ten produkt, który kupiłem. Polecam, polecam. Tak teraz gadam specjalnie, że niby sobie kręcę jakiś filmik. Dobra, do 10 minut nagrywam i koniec. Za długo to będzie i tak. Także to był test Samsunga J5 2016 jako kamerki do OBS-a, można tak to powiedzieć.
Myślę, że nie wypadł najgorzej. Miałem gorsze telefony z Androidem, które wypadały gorzej, o wiele gorzej, chociaż miały sensory Sony. Nie wiem, jaki jest dokładnie tutaj sensor w tym Samsungu, jakiej firmy. Ale tragedii nie ma. Jedynie co zauważyłem jeszcze, bo są różne aplikacje do właśnie takiego robienia z tego telefonu kamerki. I w IrionWeb mam maksymalną rozdzielczość 1280 na 720, czyli trochę mało jednak. A tutaj w tym IV-kamie mam z automatu już są do 4K. Także wybrałem sobie 1920 i to idzie niby obraz w 1900 Full HD. Także taka ciekawostka. Szkoda, że Irium właśnie nie obsługuje tak jak tutaj w tej aplikacji z automatu, że są do wyboru różne rozdzielczości. Nie wiem dlaczego tak jest, ale niestety tak w tej aplikacji Irium jest. IVK natomiast jest płatną, kosztuje 30 chyba 7 zł. No ale ma obsługę tych wszystkich rozdzielczości, także jeżeli będziemy mieli telefon z 4K, jakiś lepszy, naprawdę taki z wysokiej półki, na przykład jakiś Huawei P30. Bardzo chciałbym zobaczyć teści, kurczę, właśnie z OBS-em, jak działa Huawei P30 podłączony do OBS-a w 4K. Żeby to wszystko było w natywnym 4K nagrane. Jak będę miał kiedyś taki telefon z górnej półki, zrobię takie testy. Ale to nie będzie zbyt szybko. Także to tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się.